10 państw, w których nie wolno zasłaniać twarzy. Materiał opracowany na podstawie tekstu serwisu polityka.pl. 10. Norwegia. Według ustawodawców zasłanianie twarzy nie jest kompatybilne z wartościami państwa norweskiego, ponieważ utrudnia ludziom komunikację i jest szczególnie uciążliwe dla kobiet noszących religijny ubiór. Przeprowadzono nawet w tej sprawie głosowanie, które miało miejsce we wrześniu tego roku. 9 Dania, rząd Danii odrzucił jesienią 2009 roku projekt zakazu burek, ale niedawno wezwał władze szkół oraz prywatnych pracodawców, aby wykorzystywali obecne regulacje prawne, by skłonić muzułmanki w szkołach i w miejscach pracy do odsłaniania twarzy. Projekt jest pomysłem antymuzułmańskiej duńskiej partii ludowej. 8. Szwajcaria. Pod koniec 2009 roku szwajcarska minister sprawiedliwości stwierdziła, że jeśli coraz więcej muzułmanek zaczyna zakrywać twarz, należy zastanowić się nad zakazaniem takich praktyk. Później we wrześniu 2013 roku 65% mieszkańców kantonu Ticino poparło ten zakaz. Ticino było pierwszym z 26 szwajcarskich kantonów, w którym zaczęło obowiązywać takie prawo. 7. Hiszpania. Zakaz noszenia tradycyjnych strojów przez muzułmanki obowiązuje na razie tylko w Barcelonie. Dotyczy miejsc publicznych takich jak urzędy, sklepy czy biblioteki. Przykładem stolicy poszły inne regiony, kilka miasteczek Katalonii, również zabranie burek i nikhabów. Co ciekawe zakaz w miejscowości Leida został zniesiony przez Sąd Najwyższy w Hiszpanii w lutym 2013 roku. Uznano go za naruszenie swobód religijnych. 6. Włochy. Ogólnokrajowego zakazu nie ma, ale kilka Miast nie zezwala na zakrywanie twarzy przez muzułmanki. Chodzi m.in. o nowarę czy Lombardię. Na północy Włoch, gdzie dwa lata temu wprowadzono przepisy zakazujące wchodzenia do urzędów i szpitali w kaskach oraz tradycyjnych nakryciach głowy. 5. Holandia. W listopadzie ubiegłego roku holenderski parlament przyjął prawo zakazujące noszenia zasłaniających twarz islamskich chust w miejscach publicznych, włączając w to szkoły, szpitale i środki transportu publicznego. Zakaz nie będzie obowiązywał na ulicach. 4. Francja. Francja była pierwszym państwem, który zakazał w Europie zasłaniania twarzy np. burką czy nikabem, ale też kominiarką lub kaskiem motocyklowym. Miało to miejsce w 2011 roku. Zakaz obowiązuje w miejscach publicznych, na dworcach, w parkach, czy sklepach i urzędach. W ubiegłym roku wprowadzono nowy zakaz. Tym razem chodziło o burkini, czyli kostium kąpielowy przeznaczony dla muzułmanek. Jako afirmację islamu w przestrzeni publicznej zakaz zniosła jednak Rada Stanu, najwyższy organ sądownictwa administracyjnego, we Francji. 3. Austria. W styczniu 2017 roku koalicja rządząca w Austrii zdecydowała się zakazać całkowitego zasłaniania twarzy, m.in. w szkołach i sądach. To element nowego programu integracji uchodźców i imigrantów, zakładającego również wprowadzenie w przyszłości zakazu rozdawania egzemplarzy Koranu, oraz obowiązkowy rok integracyjny, na który składać się będą m.in. specjalne kursy języka niemieckiego i austriackich wartości. Dwa Niemcy w grudniu 2016 roku kanclerz Angela Merkel uznała, że całkowite zasłanianie twarzy jest niestosowne w Niemczech i powinno być zakazane wszystkimi środkami prawnymi, jakimi dysponujemy. W kwietniu 2017 roku Bundestag uchwalił częściowy zakaz zasłaniania twarzy. Dotyczy on kobiet pełniących funkcje publiczne w czasie, gdy wypełniają swoje obowiązki służbowe. Państwo powinno być neutralne religijnie i ideologicznie. Głosi fragment. Ustawy przegłosowanej przez niższą Izbę niemieckiego parlamentu. Jeden Belgia w 2010 roku. Belgijski parlament jednogłośnie przyjął ustawę zakazującą zasłaniania twarzy w miejscach publicznych. Był to pierwszy taki zakaz w Europie. Cztery lata później sąd konstytucyjny uznał, że zakaz nie może zostać zniesiony i nie łamie praw człowieka, na co wskazały zarówno środowiska muzułmańskie, jak i obrońcy praw człowieka. Osobom, które nie zastosują się do nowego zakazu, grozi grzywna od 15 do 25 euro albo kara pozbawienia wolności do 7 dni. Na 400 tysięcy osób tworzących społeczność muzułmańską w Belgii, jedynie 200 osób, nosi chustę, burkę lub nikab. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów, zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!